Andriowo, wydaniu wielkopostnym, jest sakrament, czyli studenckie wczytywanie się w Słowo Boże, które w samą niedzielę Wielkiego Postu Bóg do nas w Kościele kieruje. Dzisiaj wyprowadza nas na pustynię. Okrutne miejsce, bezwzględne. Kto był na pustyni, kto jak się doświadczył, ma jakieś o tym wyobrażenie, kto nie, no to ciągle nie wie, co to znaczy pustynia. To słowo, zanim będzie do nas kierowane, poprzedzimy, no właśnie, refleksją studencką, przypatrywanie się na jak my potrafimy się odnaleźć, jak nasze życie się toczy w kontekście pustyni, kuszenia szatańskiego. Kiedy wielkie dzieło 40-dniowego postu Chrystusowego kończy się tak ludzko, poczu głód. No i szatan eksponuje to, co ludzkie i proponuje to, co takie normalne, jedzenie. Proponuje dobra materialne, królestwo, posiadanie. No i proponuje coś szalenie szatańskiego. Chciałem, aby ten Pan Bóg, którego wierzysz, zwłaszcza teraz w odpowiedzi, kocha Cię, czy Cię uratuje. Ta sakra nowela jest inna niż poprzednie. Będzie odwoływała się do zmysłu. Dzisiaj jesteśmy zaproszeni, by uruchomić ale jednocześnie, abyśmy tym, co będziemy słyszeli, widzieli swoje życie. Na potem to nasze życie, prawdę o nas będzie on. W swoim słowie i w umęczonym ciele. Nie więc to, co przynieśliśmy do tej kaplicy niedzielnego, a może mimo wszystko trudnego, ciężkiego, bolesnego, zostanie ogarnięte tym, co człowiek przygotował, ale z Bożego natchnienia, zwołanie do Boga o światło. No i on sam. Więc słuchaj, a jednocześnie sercem przypatruj się sobie. Ale płatki się skończyły. O, tekst! Super!
Niedawno kupiłem sobie jabłka, ale ślanie go kosztowały. Wezmę chyba swoje punkty i gdzieś popłyniemy na wakacje. Francja, Włochy, a obojętne w domu. Tyle byłoby dobra zabawa. Weźmiemy jakieś ładne dziewczyny. Dzwoniła mama. Mówiła, że mnie kocha i to stale niespodzianka. To pewnie drogi, które pokazywałam ostatnio na Radzinawie. Tata wychodząc mówił, że bierze nam godzinę, żebyśmy mogli pojechać na wymarzone wakacje do Wenecji. Ale ja nie mam o wakacjach. Nie chcę niespodzianek. Chcę tylko, aby rodzice byli w domu. Po co oni tyle pracują? Przecież wszystko już mamy. Cała rodzina na mojej głowie. Ledwo może koniec z końcem. A z pensji nie starcza na wszystko. Ale jest ten awans. Tylko telefon, faktury, przekręty. Nie wiem, czy warto. Spalę motor, pojadę gdzieś z poplami na jakąś trasę. Ścigamy się trochę. 200 na godzinę bez kasku, to jest to. Nic mi się nie stanie, przecież jestem mistrzem kierownicy. Jutro mam taki ciężki egzamin, na nic się nie uczyłem. Za to byłem ostatnio na tylu fajnych imprezach. Oj, się wybawiłem za wszystkie czasy. Tylko co będzie, jak nie zdam? Gdzież matka mnie wyśle pieniędzy? Co inni sobie o mnie pomyślą? Student prawa bez pieniędzy. Boże, przecież Ty jesteś wszechmogący. Spraw to, żebym dostał tą piątkę.